pochłaniam kolejną stronę mojej ulubionej książki. Poezja najlepiej smakuje, kiedy rozgryzasz ją w ustach, wers po wersie, litera po literze. Potęga jej ognistego żywiołu rozpala moją głodną wyobraźnię. Zastanawia mnie, jakich użyto składników, jakich ukrytych proporcji, aby stworzyć to prawdziwe arcydzieło. Lecz wiem, że nawet gdybym je wszystkie posiadł, nawet gdybym pozjadał wszystkie języki świata, nie wystarczy sam pięknie napisany wiersz. Potrzeba jeszcze wybrać odpowiednie miejsce i czas jego premiery, stworzyć odpowiedni nastrój, tak aby każdy, kto będzie uczestniczył w tym seansie, poczuł się jak na prawdziwej uczcie. Czas wracać na ziemię, aby z zadumą nie przesadzić, bo co za długo trwa, może przynużyć, albo można przypalić. Stary Byron. Catering artystyczny.